Was serdecznie wszystkich ponownie w naszym programie z cyklu Dusza. Tak, wiem, jest u Was czwartek, u mnie już piątek. Niemniej w dzisiejszym spotkaniu skupimy się nie na legendach internetu, ale właśnie na duszy. Postanowiłem nagrać to spotkanie jednak na żywo, a nie tylko i wyłącznie z playbacku, choć pierwotnie plan był taki, ażeby nagrać część odpowiedzi i zagadnień w formie wcześniej przygotowanej oraz po prostu odtworzonej w odpowiednim momencie, ale że zauważyłem, że jest w tej chwili okolice godziny 20 w Polsce, no chyba już w tej chwili 20:20 albo 20:30, no to postanowiłem nagrać i podzielić się z Wami tymi informacjami na żywo. Przypominam, że nagrywam w tej chwili dla Was z prowincji Saitama w Japonii, w związku z czym niestety mamy troszeczkę polowe warunki. Można powiedzieć, że pewne ograniczenia techniczne i sprzętowe będą następować. Mam nadzieję, że w związku z tym wybaczycie mi trochę inną formę dzisiejszego spotkania. Niemniej myślę, że najważniejsza jest treść merytoryczna. Dzisiejsze spotkanie odbywa się pod pretekstem i w ramach cyklu Dusza oraz trójelementowe ciało, które jest tak jakby pod elementem czy też pod cyklem wewnątrz całej kategorii głównej serii Dusza. Odnosi się on oczywiście do relacji pomiędzy naszymi składowymi tego jestestwa, którym jesteśmy, które wedle założeń trójelementowego ciała składa się z duszy, ciała duchowego z tym, co nam dusza wydelegowała, co określane jest właśnie ciałem duchowym lub duchem, no i ciała materialnego. Te rzeczy już znacie, jeżeli śledziliście wcześniejsze części serii i jeśli nie, to serdecznie Was odsyłam. Wszystkie filmy z tego cyklu są oznaczone charakterystycznym kolorem, to jest chyba kolor lawendowy albo liliowy. Niemniej wszystkie one mają też charakterystycznego duszka w rogu i podpis dusza. Dzisiaj zaś spotkaliśmy się ze względu na ponownie pojawiającą się dużą ilość nawracających wątpliwości i pytań z Waszej strony. I właśnie z tego powodu postanowiłem nagrywać i na żywo, i poruszyć pewne podstawowe zagadnienia. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie. Jeśli tak, to dajcie proszę znać na czacie. Niemniej to, czym chciałbym się z Wami podzielić i to, na co chcę Wam zwrócić uwagę, to pewne różnice w, może powiedzmy, języku używanym w zachodniej nomenklaturze, czy też w anglojęzycznych opracowaniach, stronach, a tym, jak przekładałoby się to u nas na język polski. Jedną z podstawowych kwestii jest kwestia osobistego zrozumienia czy osobistej interpretacji tego, co to znaczy ja i kim jestem ja. To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że od niego zaczyna się zasadniczo zawsze błędne pojmowanie siebie, a także błędny wniosek o tym, że istnieje tylko i wyłącznie fizyczna obudowa, materialny świat i na tym się wszystko kończy. Bardzo często błędnie utożsamiamy ja z ciałem materialnym, czyli z fizyczną obudową, z której na co dzień korzystamy. Myślimy o sobie jako o tym, co funkcjonuje czy czego doświadcza nasze ciało. W konsekwencji czego każde obrażenie, każda szkoda, każdy ból, każde niezadowolenie czy potrzeba staje się przez nas interpretowana jako coś, co ja odczuwam. A jest to zasadniczo założenie błędne, gdyż odczuwam nie ja, a odczuwa moje ciało. Ciało fizyczne. To ono ma potrzeby, to ono odczuwa te doświadczenia, to ono przeżywa te różne stany. I teraz, kiedy się przepracuje ten etap i zorientuje się, że nie jestem swoim ciałem, a jestem tylko i wyłącznie tym, który odbiera
doświadczenia odbiera bodźce pochodzące od ciała, najczęściej utykamy na poziomie wcielenia. I teraz dzisiejsze spotkanie, nasz dzisiejszy dialog, w tym wypadku raczej monolog, ze względu, że już widzę, że czat nie działa, ma być poświęcony procesowi wcielenia. Ale dzisiaj tylko w tym odcinku, który dotyczy tego, czym jest wcielenie. Dlatego, że zauważam, że prawdopodobnie moje wytłumaczenia z wcześniejszych nagrań nie były jeszcze wystarczająco klarowne. Z tego względu poświęciłem sporo czasu, żeby znaleźć ilustracje, które będą z jednej strony troszeczkę sugerować, troszeczkę podpowiadać, jak właściwie wyobrażać sobie konkretne zagadnienia, a z drugiej strony popełniłem bardzo, być może śmieszny i prymitywny, ale wymowny i już naprawdę wyraziście pokazujący schemat procesu wcielenia. Niemniej, zaczynajmy od najbardziej podstawowych rzeczy. Kiedy nauczymy się rozumieć, że ciało materialne to nie my, że ciało materialne jest tylko i wyłącznie częścią układanki i ciało materialne to nie ja, gdy zaczniemy dostrzegać to coś wewnętrznego, co utożsamiamy za ja, pojawia się klasyczny problem, klasyczny kłopot jaźni. Mianowicie kłopot, który ja w trakcie warsztatów prywatnych, warsztatów grupowych, czy tutaj na kanale prezentuję jako konflikt pomiędzy ja duszy, czyli pomiędzy duszą, a jaźnią wcieleniową, czyli pewnego rodzaju konstruktem, który rodzi się i interpretuje błędnie siebie jako tylko i wyłącznie to, co jest przeżywane w obszarze i w ramach tego jednego wcielenia. I teraz tak, wcielenie jest to nic innego jak połączenie tego, co dusza nam przekazała, czyli generalnie rzecz biorąc tak zwanego promienia duszy, płomienia duszy, światła duszy, samej duszy. Niektórzy nazywają to duszą wcieleniową. Natomiast jest to o tyle niefortunne sformułowanie, że ono sugeruje tak, jakby dusza się dzieliła. A tutaj trzeba pamiętać o tym, że łączność jest cały czas. Ja to będę starał się zaraz Wam zilustrować. Niemniej, trzeba wiedzieć, że wcielenie to to, co zawiera w sobie po pierwsze jestestwo, ideę na to konkretne wcielenie skonstruowaną przez duszę, następnie ciało duchowe, czyli taki typ ciała quasi-materialnego, który pozwoli temu elementowi duszy, temu promieniowi duszy, następnie korzystać z ciała materialnego. I żeby to jeszcze prościej przedstawić, zrobiłem dla Was ilustrację, którą Wam zaraz pokażę. I będziemy to jeszcze raz wolniej omawiać. Natomiast najważniejszą częścią niejako tych informacji jest uświadomienie sobie, że antagonizm, o którym mówimy, czyli sprzeczność rozumienia ja podczas konkretnego wcielenia życiowego w stosunku do ja rozumianego jako ponadczasowe ja, jako właściwe ja, jako dusza, wynika stricte z faktu naszego przyzwyczajenia do myślenia o tym, że jesteśmy stanami, których doświadczamy. Krótko mówiąc, kiedy czujemy dyskomfort, czujemy niepokój, czujemy przeróżne stany związane z egzystencją w planie materialnym, krótko mówiąc, kiedy dbamy o swoje codzienne przeżycie, martwimy się rachunkami, martwimy się brakiem pracy, albo martwimy się swoim zdrowiem, nieodpowiednią dietą, czy chociażby członkami rodziny, albo problemami w relacjach. W tych momentach utożsamiamy doświadczenia przeżywane ze sobą, internalizujemy je, eksternalizujemy je, czyli dajemy im ekspresję na zewnątrz i utożsamiamy wszystko to, co przeżywamy w tym konkretnym życiu, jako ja. Tym samym zaczynamy interpretować jako ja, jako swoją jaźń, jako świadomość siebie, tylko to jedno konkretne życie. Zaczynamy domykać się w ramach tego jednego życia i tych konkretnych przeżyć. W związku z czym i w wyniku czego wszelkiego rodzaju negatywne doświadczenia, negatywne epizody przeżywane w drodze po planie materialnym w tym konkretnym wcieleniu
stają się być dla nas jeszcze bardziej drastyczne, jeszcze bardziej oślepiające i otępiające. W rezultacie czego wielokrotnie dochodzi do wyparcia i konfliktu z samym sobą i ze światem. Im bardziej utożsamiamy się tylko i wyłącznie z tym jednym doświadczeniem, z tym jednym życiem, im bardziej zawężamy siebie do ram tego konkretnego połączenia ciała duchowego i ciała fizycznego, tego konkretnego przeżywanego wcielenia, tym większy przeżywamy wewnętrzny konflikt i konflikt ze sobą i ze światem. Konflikt ten wynika stricte z faktu, że nie dostrzegamy całości obrazu. Patrzymy tak jakby tylko i wyłącznie na detal. I na tej ilustracji, którą teraz widzicie, to jest troszeczkę jak spojrzenie na tylko i wyłącznie jedno z odbić postaci. Tak jakby jeden z tych konturów tutaj postaci stanowił dla nas kompletnie cały obrazek. I ten jeden kontur stojący na tle drzewa staje się naszym wyobrażeniem całości. Natomiast musimy pamiętać, że wcielenie, każde jedno wcielenie jest niczym innym jak kolejnym odbiciem, kolejnym wariantem całości nas. Czasami porównywanym do kalejdoskopu albo odbić w lustrze. Oczywiście poszczególne doświadczenia, poszczególne wcielenia mają swoje unikatowe cechy, charakterystykę, uwarunkowania. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal zawierają one nieprzerwaną, niezmienioną wartość. I tą niezmienioną wartością jest to, co one odzwierciedlają. Czyli mówiąc wprost, za każdym razem, kiedy pojawiamy się tutaj w ramach wcielenia, to, czym jest wcielenie, to nic innego jak konkretne odbicie duszy. Konkretne światło rzucone przez duszę na materialne pustkowie mroku. Wiem, zabrzmiało to dziwnie i prawdopodobnie lirycznie. Część ludzi być może to załapało od razu. Dla części mogło to zabrzmieć jak jakiś ezo-bełkot, więc tłumaczę to w prostszy sposób. Za każdym razem, kiedy wyobrażicie sobie przestrzeń, to pomyślcie o duszy jako gwieździe. Ja używam określenia słońce, natomiast słońce samo w sobie jest teoretycznie tylko i wyłącznie gwiazdą. Więc wyobraźcie sobie nieskończoną, promieniującą energią, przeciągającą się, rozwijającą i poszerzającą gwiazdę. Ta gwiazda wyemitowuje co jakiś czas wokół siebie promienie. Wyrzuty energii, światła. To światło, jeżeli natknie się na coś, napotka coś na swojej drodze, to oświetla to coś. I konkretne wcielenia są intencjonalnymi działaniami duszy, w których ona postanawia spróbować oświetlić jakiś aspekt rzeczywistości, doświadczyć jakiegoś aspektu rzeczywistości i przeżyć go w rozumieniu takim, że rzucić w światło, odbicie siebie, część siebie na tą konkretną sytuację. Krótko mówiąc, kiedy mówimy o wcieleniu, mówimy o doświadczeniu duszy, a nie tylko i wyłącznie o doświadczeniu życia. A to jest dość duża różnica. Mianowicie, każde jedno wcielenie, każde jedno odbicie jest częścią większej całości. I tak jak na tej ilustracji widzimy postać, to ona reprezentuje dla nas tutaj duszę, zaś każde z odbić jest po prostu kolejną przygodą, kolejnym wcieleniem. Wszystkie one jednak wspólnie mają jedną podstawową cechę. Odwzorowują i zawierają stałe elementy wspólne dla wszystkich tych aspektów. Każde wcielenie będzie zawierać aspekty spójne, identyczne z duszą. To znaczy, poszczególne wasze wcielenia nie będą stać antagonistycznie, nie będą różnić się od duszy. One zawsze będą zgodne i zbieżne z duszą. Inna sprawa, że często w wyniku tego wewnętrznego konfliktu, który przeżywamy w trakcie wcielenia, zapominamy i przestajemy realizować siebie. Ale podświadomie i tak cały czas działamy zgodnie z tym, jaka jest natura naszej duszy. Okej, przejdźmy dalej. Na początek wyobrażenie tego, jak widzi się duszę. Sposoby reprezentowania i przedstawiania duszy są zazwyczaj dwa.
Pierwszym z nich jest przedstawienie, o którym wspomniałem, czyli gwiazda, energetyczny słup, wielki promień, źródło światła, świetlista istota. No i gdy dochodzimy do świetlistej istoty, bardzo często przedstawiane jest to mniej więcej jak takie kontury pseudoludzkie z fragmentami czy jakimś wyobrażeniem czegoś, co przypomina ludzika z lawy, albo może właśnie jakieś takie wypełnione energią, promieniami i światłem postacie. Kłopot z tym wyobrażeniem jest taki, że ono wpędza nas w pewien zaułek, w pewne narzucone formy, które utożsamiamy od razu z figurą humanoidalną, konkretnie z postacią człowieka, i przez to często później trudno nam zrozumieć różnicę pomiędzy duszą, duchem, a konkretnie ciałem duchowym i w końcu ciałem fizycznym. Jeszcze raz. Ta forma, wyobrażenie świetlistego, kolorowego ludzika, żółtego, świetlistego, energetycznego konturu człowieka, powoduje u nas kłopot w postaci tego, że doograniczamy duszę do tych samych ram, które są narzucone przez ciało fizyczne i ciało duchowe. A dusza wymyka się tym ramom. Dusza nie mieści się w takim obszarze. Dusza jest raczej większym konglomeratem, zbiorem. My byśmy raczej korzystali tutaj z czegoś, co wyglądałoby jak zbiór matematyczny albo jak duży obszar pola. Stąd też już prędzej prawidłowym wyobrażeniem byłoby umiejscowienie jakiegoś centrum, z którego rozbija się, rozbłyskuje, rozprzestrzenia się światło oraz jego różnych odbić, emanacji, jak chociażby odbić w kalejdoskopie. Ponownie wykorzystajmy ten, skorzystajmy z tego porównania, albo z jak odbicia poszczególne, różne, znajdujące się w labiryncie krzywych zwierciadeł. I to jest ten cały labirynt krzywych zwierciadeł, to cały czas jest zbiór jednej duszy. I to ten jeden cały kompletny zbiór dopiero deleguje swój wybrany projekt, część siebie, promień światła pochodzący od siebie, w przestrzeń materii, którą następnie przy sformułowaniu sztucznego ciała, które pozwala mu, które z jednej strony jest podobne do duszy, czyli jest, ma cechy natury duszy, jest duchowe, a z drugiej strony ma cechy materii, na którą ma oddziaływać, czy jest quasi materialne, częściowo materialne, czy jest miksem jednego i drugiego. W konsekwencji w wyniku tego powstaje coś, co bardziej już przypomina nasze wyobrażenie ciała ludzkiego, czyli właśnie taki konturek z wypełnieniem, i to coś nazywamy ciałem duchowym. Ciało duchowe jednak ze względu na swoje funkcje i ze względu na zawartość wszystkich informacji i tego, czym nas dusza obdarza już na starcie, samo w sobie wymyka się za ramy fizycznego ciała. Dlatego też przedstawiamy je często jako ludzika z małą aureolą albo z większą aureolą, przedstawiającą nic innego jak właśnie pole energetyczne, pole informacyjne i nie tylko, bo tak naprawdę chodzi tutaj o nałożonych kilka warstw, które czasami są wydzielane jako oddzielne ciała. To już też wiecie. No i ostatnim elementem jest ciało fizyczne. I teraz, żeby było Wam to jeszcze łatwiej sobie zobrazować, proszę, jeżeli spojrzymy na duszę, to powinniśmy widzieć ją raczej w perspektywie o takiego mniej więcej konglomeratu, w którym jest jakaś natura wewnętrznego projektu nas, natomiast to, co jest delegowane jako wcielenie, to jest projekt przygotowywany, będący odbiciem, będący naśladownictwem, będący niejako kopią, ale bardziej ograniczoną i dostosowaną do konkretnych warunków, które dusza chce przeżywać. Dlatego też utożsamianie ze słupem światła, z promieniem światła, z rozbłyskiem planety albo z rozbłyskiem, no właśnie, rozbłysk planety to nie jest najlepsze określenie, z rozbłyskiem gwiazdy, albo jeszcze z innej perspektywy, jakiegoś obłoku, w którym są informacje, albo jakiegoś wielkiego, jakiejś wielkiej świetlistej postaci,
przed którą stajemy. Te wyobrażenia duszy są dość popularne, zwłaszcza w zachodnich przedstawieniach, w zachodnich interpretacjach i ogólnie ujmowanym lightworkingu we wszystkich jego odmianach. W momencie, kiedy dusza przygotowuje konkretne wcielenie, to ona deleguje niejako nie tylko kopię siebie, a dokładniej zapis swoich cech, które przygotowuje, ale deleguje coś, co my później określamy duchem. Czyli przygotowuje niejako część siebie w sposób taki, aby on ta część mogła przeżyć doświadczenie w materii. I wyobraźcie sobie, że z całego tego konglomeratu wszystkich możliwych wariantów siebie, wyobrażeń siebie, dusza wybiera po prostu taki, który będzie najbardziej odpowiadał warunkom doświadczenia, które chce przeżyć. I w tym względzie przygotowuje idealny w swoim własnym przekonaniu projekt, który ma może umożliwić dać największe i najlepsze zdolności, jakie ona posiada, do realizacji celów, które sobie wyznaczyła na konkretne wcielenie. Wtedy też kreuje ona to, co nazywamy duchem, co następnie przy wykorzystaniu ciała duchowego stanie się tym, co Anglicy nazywają spirit. Dusza to soul. Spirit to połączenie ducha, czyli tego projektu, tego promienia duszy, z ciałem duchowym, które jest niczym innym jak de facto narzędziem, właściwym ciałem, przez które dusza będzie oddziaływać na rzeczywistość. I w naszych wszystkich rozważaniach my zawsze stawiamy ciało duchowe i ducha zamiennie ze sobą, używamy ich zamiennie, dlatego że zasadniczo w trakcie przeżywania, doświadczania w świecie materialnym, w trakcie wcielenia, ciało duchowe i duch są tożsame, są używane zamiennie, nieprzypadkowo, dlatego że duch jest tym delegatem, który potrzebuje i który tworzy i który korzysta z ciała duchowego, dla którego to ciało duchowe zostało stworzone do tego, ażeby wykorzystywać ciało materialne. I teraz, żeby wam nie pomieszać i żebyście zapamiętali tak, jak do tej pory sobie powtarzaliście i uczyliście się, ciało duchowe i duch to samo. Na obrazku będzie to jeszcze łatwiej i wyraźniej przedstawione. Chciałem wam po prostu pokazać ilustrację, w jaki sposób mniej więcej wyglądają poszczególne etapy. I co jest ważne, do tej ilustracji będziemy za chwilę jeszcze kilka razy wracać. Z perspektywy duszy, która jest postacią, jest osobą, jest istotą, wysłany delegat, ten promień duszy, ten duch, ten ulepiony, konkretny, wybrany model wcielenia jest niezwykle cenny. Jest częścią niej samej. Jest tym, co jest, czym ona sama jest. Więc nie możemy myśleć, tak jak często pojawia się w Waszych obawach, że dusza nas antagonizuje i traktuje nas przedmiotowo. To jest troszeczkę tak, jakbyście nagle stwierdzili, że Wasza ręka nie jest częścią Was i nie szanujecie jej i jej nienawidzicie. Albo to samo powiedzieć o dowolnej innej części waszego ciała. To jest troszeczkę tak, jak patrzycie w lustro i myślicie, że sami sobą pogardzacie i siebie nie kochacie. To jest dokładnie takie samo założenie, że dusza ma przedmiotowy i negatywny stosunek do nas, jako do konkretnego wcielenia tego fragmentu, który zesłała tutaj na te przygody, czy jak to niektórzy określają, męki ze względu na trudność zadań postawionych na dane życie. I teraz wyobraźcie sobie, ta ilustracja będzie nam bardzo pomocna. Wyobraźcie sobie, że te żółte kropki, te żółte obiekty, to są po prostu dusze przebywające w tej wielkiej przestrzeni wewnątrz pudełka. I jedna z tych właśnie kropek, tych słoneczek żółtych, wyemanowała właśnie delegata. I ten delegat, już przeobleczony w ciało duchowe, jeszcze nie ukształtowane na kształt materii, którą będzie przeoblekać, wyrusza w drogę, ażeby przybrać materialną obudowę. W trakcie tego procesu jego nieuformowane ciało
stopniowo zacznie dopasowywać się i przepraszam, doprecyzowywać kształt, w jaki będzie przybierać następnie ciało fizyczne, czy też jak to ciało fizyczne ma wyglądać. Stąd też w większości kultur, w większości przedstawień zmarli przybierają dwie charakterystyczne formy. Jedną z nich jest odbicie ich ciała fizycznego, które jest tak jakby formą wtórną i formą, w której zmarli przebywają dużo krócej, którą zazwyczaj z czasem się zatraca i później jest ona reprezentowana jako obłok. Ten przedstawienie jako płomyczek, płomień albo obłok jest nieprzypadkowe. Stąd też użyłem określeń płomień, promień, światło rzucone przez duszę. One wszystkie w religiach powtarzają się zawsze w tej samej nomenklaturze, w praktycznie wszystkich kręgach religijnych. One są nieprzypadkowe, bo one oddają właściwą naturę wyglądu tych istot, a dokładnie wyglądu tego, jak nasze ciało duchowe wygląda, kiedy jest bezkształtne, kiedy jest niedopasowane do materialnej powłoki, którą przybierze. Niemniej dochodzimy do etapu, w którym należy omówić o to, co teraz widzicie na ekranie, czyli ciało materialne. Ciało materialne, jak wielokrotnie wspominałem, jest martwe z naszej perspektywy. I ja wiem, że dla części osób to było trudne do zrozumienia. Chcę, żebyście po prostu zrozumieli i pojęli w ramach dzisiejszego spotkania, że ciało materialne jest martwe w tym sensie, że materia jako taka jest nieożywiona. Co więcej, materia jako taka jest tylko i wyłącznie pewnym stanem energii, a dokładniej sztucznym stanem uzyskiwanym przez energię. Oczywiście to Wam trochę komplikuje. I teraz tak, to o czym ja mówię zgadza się wybitnie z tym, o czym mówią teraz fizycy kwantowi, a dokładniej z tym, że w momencie, gdy jest źródło energii, jest energia pochodząca w naszym wypadku od duszy, która następnie przybiera konkretny projekt formy, czyli konkretną formę w postaci ciała duchowego. To ciało duchowe następnie oddziaływuje na jakieś obiekty, elementy w swoim otoczeniu, określane między innymi atomami, w konsekwencji czego nieożywione do tej pory obiekty, cząsteczki w przestrzeni zostają poruszone, wprawione w ruch, zaczynają przybierać konkretny określony kształt. I ten określony kształt i stan określamy materią. I w tym sensie ciało materialne jest martwe, że dopóki nie ma energii, dopóki nie ma wibracji, dopóki nie ma tego drgania, które to wszystko wpędza w ruch, nie możemy mówić o tym, żeby materia miała swoją własną, własne źródło życia. Ona jest co do zasady pozbawiona życia i w momencie, kiedy tego źródła energii brakuje, gdy ono zanika, podlega naturalnie entropii i rozpada się. I tak jak tutaj na ilustracji mamy puzzle, tak te puzzle można utożsamiać z cząsteczkami, z atomami, jak chcecie, jak wam łatwiej, jeżeli pasuje wam interpretacja przez naukę, to może w ten sposób będzie prościej. Ja tutaj celowo użyłem puzzle, aby pokazać, że projekt ciała materialnego ulepionego z puzli jest tylko i wyłącznie szkieletem, który kształtowany jest przez ciało duchowe. W praktyce każde jedno ciało materialne jest niczym innym jak po prostu figurką, glinianą figurką. I teraz zastanówcie się, w ilu znanych wam religiach, nie tylko w chrześcijaństwie, pojawia się porównanie człowieka do prochu, do ziemi, do gliny, ulepiony z gliny, w ilu językach pojawia się ulepić z gliny, pochodzić jak ich znego garnca, wyłonić się z garnca, być ulepionym z jednej formy, czy też ukształtowanym w odpowiedni sposób. Jest cały rząd, cała grupa rozlicznych historii o kreacji człowieka jako istoty, która przedstawia nam zasadniczo zawsze ten sam model, czyli stworzenie pewnej formy, dość powszechnej, uniwersalnej i powtarzalnej,
która zazwyczaj nawiązuje do gliny, ziemi lub terakoty. No, terakota jest wtórną wersją z niczego innego jak po prostu zastęgłej i wyparzonej, wypalonej gliny. Wszystkie te aspekty odnoszą się stricte do ciała materialnego. I ja nieprzypadkowo pokazałem tutaj ilustrację, która ma reprezentować figurki gliniane, konkretnie figurki Haniła. Dlatego, że dzisiaj doszedłem do wniosku, że może najłatwiej będzie wyjaśnić i pokazać relacje między trójelementowym ciałem za pośrednictwem Haniła albo inaczej terakotowych armii. Doszedłem też do wniosku, że zasadniczo w związku z tym, że jest czwartek i legendy internetu, to dla ludzi zainteresowanych tematyką archeologiczną to też będzie ciekawe. I pewnie będę musiał zrobić jakąś wycinkę później, ażeby to wyodrębnić, co będziemy mówić o terakotowej armii i jej przeznaczeniu. Bo to nie jest tak, że te terakotowe figurki są postawione, ci terakotowi żołnierze są postawieni przypadkowo. Nie, to ma dokładne odniesienie do przekonania o naturze pochodzenia i tego istnienia człowieka i tego, co się z człowiekiem dzieje po jego śmierci. I w jaki sposób człowiek się odradza, jak zyskuje nowe życie, nową formę. Więc jeżeli spojrzymy na ciało materialne, jak na glinianą figurkę, która jest pusta w środku, w której nie ma jeszcze właściwej treści, nie ma natury, nie ma tego czegoś, co ma charakter, cechy, nie ma tej właściwego clou natury ludzkiej, no to wtedy widzimy tak naprawdę to ciało materialne w jego najprawdziwszej formie, czyli niczego innego jak pewnego konstruktu, pojemniczka, być może formy, w rozumieniu formy figurki, czy też jak to woli, plastycznego pojemnika, co zresztą Wam za chwilę pokażę, do którego następnie zaczynamy z niego korzystać. I teraz przechodząc dalej, wspomniałem Wam o tym, że gdy ciało duchowe jest formowane przez duszę, kiedy dusza wydelegowuje z siebie część, którą określamy właśnie jako ciało duchowe, czy zamiennie jako duch, kiedy dusza kreuje jestestwo, które będzie tym konkretnym wcieleniem, tą konkretną osobą, tą konkretną postacią, to ona robi to nieprzypadkowo. Ona wie, co chce przeżyć, jakich będzie potrzebować umiejętności, w jaki sposób chce się realizować i jakie ma potrzeby, które muszą być zaspokojone. I w tym celu, jak każdy mądry podróżnik, przygotowuje się przed drogą, zabierając ze sobą wszystkie te rzeczy, które uważa za potrzebne. Te, które się nie zmieściła, zostają tak jakby w przyborniku lub będą dosłane później, w momencie, kiedy będą potrzebne. Natomiast absolutnie niezbędny pakiet zostaje zawsze przygotowany. I tu szczęśliwie się udało, dlatego że mamy grafikę, na której widzicie, jak z tychże puzelków, z tych listków, z tych kwiatków formuje się quasi-materialne ciało, które, jak widzicie, samo w sobie jest puste, jest bardzo luźno połączone, jest w swojej naturze bardzo ulotne i zarazem jest bardzo podobne do ciała cienistego, jest cieniste, jest tym czymś, co jak spojrzycie sobie jeszcze raz na poprzednią ilustrację, co może wypełnić pustą przestrzeń ciała materialnego. I ja wiem, że być może tłumaczę dzisiaj to bardzo łopatologicznie, być może w bardzo niektórych obrażający czy prostacki sposób. Natomiast wiem, że po dzisiejszym wytłumaczeniu dla wielu osób wiele wątpliwości może zostać zupełnie rozwiązanych i się w znacznym stopniu wyjaśnić. Więc jeżeli założymy, że to są puste formy, puste figury, puste kształty, ciało materialne, które następnie jest wypełniane jestestwem człowieka, konkretnego wcielenia, które kreuje się na konkretną potrzebę. Mamy ten kosmos z tyłu, mamy te światła reprezentujące duszę, dusza, która tworzy swoje odbicie, które następnie będzie zesłane i wypełni to ciało materialne. Kształtuje mu kształt, jak ono ma wyglądać, czy ma być mężczyzną, czy ma być kobietą, w zależności od potrzeb tego konkretnego wcielenia. Tu akurat będzie to kobieta. I mamy ten proces tu pokazany.
ciało duchowe, które już zapoznaliście się, mamy tutaj tego delegata, który został jeszcze nieuformowany, a którego proces formowania reprezentuje, czy ilustruje dla naszych potrzeb ta ilustracja, to ciało quasi-materialne, które jest kształtowane, ma ono w sobie dwa elementy. Naturę duszy, umownie nazywaną duchem, i elementy materii. Dlatego też mówimy o ciele duchowym. Dlaczego? Bo jest to ciało quasi, czyli natura duszy, i materialne. Co to znaczy? No znaczy to tyle, że dusza tworzy coś na wzór swojego duplikatu, coś na wzór swojego nośnika, który może w bezpieczny sposób obdarzyć elementami materii, dzięki czemu będzie mogło oddziaływać na ciało materialne, które jest złożone z samej materii nieożywionej. I teraz ta relacja ciała duchowego i ciała materialnego połączone razem tworzą nam to, co nazywamy wcieleniem. Ale uważam, że ta ilustracja jest jeszcze mało wymowna, jeszcze niewystarczająco jasna. Dlatego pomęczyłem się i przygotowałem dla Was dużo, dużo bardziej dokładną, pełniejszą detali i łatwiejszą do zrozumienia. Jednakże chciałbym, żebyście wyobrazili sobie, że w momencie, gdy to ciało duchowe, które ma już w sobie naturę duszy, czyli ten nasz projekt tego, kim mamy być, kim dusza chce w jakiej formie dusza chce przeżywać to swoje wcielenie i ma to ciało quasi-materialne, połączone z ciałem materialnym, zaczyna istnieć konkretne wcielenie. Ono zaczyna nabierać jakiejś konkretnej formy, która zacznie prędzej czy później realizować się w naszym świecie materialnym. Mówiąc bardzo wprost, wsadziliśmy prawdziwe jestestwo, prawdziwą naturę nas jako istoty żywej, która jest uosobieniem nieśmiertelnej duszy, do opakowania, które to opakowanie następnie zostaje odbudowane i staje się materialnym odbiciem tej formy. Krótko mówiąc, to tak jakbyście figurkę lepili od środka albo oblepiali figurkę wokół już wcześniej przygotowanego projektu, szkieletu. I dokładnie tak trzeba to rozumieć, czyli ciało fizyczne ma w sobie ciało duchowe, które jest nośnikiem, pojemnikiem właściwego tego elementu duszy, tego czegoś, co jest naszym jestestwem, naszym ja. Ale teraz co ważne, to nasze ja jest cały czas w połączeniu z duszą. Czytaj, w momencie, kiedy nasze ciało duchowe razem z ciałem fizycznym się połączą i stworzą tego wesołego ludzika, to nie jest ja. To jest tylko i wyłącznie to konkretne wcielenie. To jest jedno z ja, czyli jedno z wielu posiadanych odbić. Wracając do pierwszej ilustracji, ten ludzik jest tylko i wyłącznie jednym z cieni, które zostawia za sobą właściwe ja, którym jest dusza. Mam nadzieję, że na chwilę obecną jest to zrozumiałe, ale myślę, że wykres, który za chwilę Wam pokażę, będzie jeszcze bardziej to upraszczał. Natomiast tą ilustrację pozostawiam Waszemu przemyśleniu, żebyście sobie po prostu stopniowo sami przepracowali tą myśl o tym, że ciało fizyczne i ciało duchowe są tylko i wyłącznie tym, co stanowi, co umożliwia Wam przeżywanie wcielenia, ale nie są Wami. Bo jak sami sobie to zauważycie, gdy zniszczycie ciało fizyczne, gdy ono ulega zniszczeniu, to nie ulega zniszczeniu Wasze ja, czyli nie ulega zniszczeniu Wasze jestestwo. Podobnie zresztą ciało duchowe może odnieść różne obrażenia, uszkodzenia, ale to też nie unicestwia Was. I to też jest istotne, że w pewnym momencie zauważycie, że nie tylko nie jesteście swoim własnym ciałem fizycznym, czyli nie jesteście potrzebami fizjologicznymi Waszego ciała fizycznego, tak samo nie jesteście potrzebami emocjonalnymi i doświadczeniami przeżywanymi czy emocjami przeżywanymi przez ciało duchowe. Bo ciało duchowe w swojej naturze ma tą cechę, iż jest quasi-materialne, czyli ma częściowo naturę duszy, która pozwala jej się realizować, a w drugiej kolejności ma naturę
ma naturę ciała materialnego, czyli odbiera wszystkie bodźce pochodzące z materii, w tym wszystkie negatywne bodźce i silne bodźce, które powodują, że jej osąd i doświadczenie jest nienaturalny dla duszy. Jest stanem, od którego dusza tak naprawdę chciała się w pewnym stopniu odizolować. Chciała zebrać z tego wiedzę i doświadczenia, ale się z tym nie utożsamia. Czyż czasem zrozumiecie, że tak naprawdę z perspektywy duszy i z perspektywy was samych, zarówno ciało fizyczne, jak i ciało duchowe są tylko i wyłącznie narzędziami, a także są tylko i wyłącznie tak jakby osłonką, obudową tego, co jest właściwym realizowaniem konkretnego wcielenia, czyli ten promień duszy, o którym wcześniej mówiliśmy. I teraz, żeby to było jeszcze łatwiej zrozumieć, trzeba pojąć, że to, co jest w ciele fizycznym i w ciele duchowym, to jest wielki świat wewnętrzny, który się w nas rozgrywa. To, kim my jesteśmy, jest skonstruowane i zależne stricte od tego, jakie posiadamy cechy nadpisane czy też przygotowane przez duszę. Wszystkie one zaś są zgodne z duszą. Wszystkie one są odbiciami duszy. No i dochodzimy do naszego zrozumienia faktu, że o ile może być wiele takich samych figurek ciała, to stają się one wcieleniem dopiero w momencie, kiedy połączy się ten projekt, uformowane ciało duchowe i ciało fizyczne. I teraz dla lepszego zrozumienia mamy wykres, który, jak wspominałem, pomęczyłem się, żeby przygotować. Mamy duszę, określaną po angielsku soul, którą, jak widzicie, jest konglomeratem, w którym to konglomeracie, w tym tu zbiorze, zmieszczą się wszelkiego rodzaju projekty na wcielenia, czyli różne odbicia lusterka, różne wersje tych konkretnych naszego ja, czyli tego, jak sama dusza się widzi. I tu żartobliwie jest to reprezentowane przez te śmieszne wersje różnych duszków. Wszystkie one reprezentują tak jakby różne projekty na nowe ciała duchowe, nowe projekty wcieleń. Czym one są? To jest nic innego jak odbicia, inaczej lustra, jeszcze inaczej promienie duszy, a jeszcze inaczej płomienie duszy. Bo w zależności od tego, z którą kulturą mamy do czynienia, używany jest trochę inny język. Czasem się mówi o odbiciach duszy, czasem się mówi o lustrach, czasem mówi się o tym promieniu duszy w korelacji do gwiazdy, słońca, no i w końcu płomienie duszy, bardzo powszechne w kulturach azjatyckich. I teraz zobaczcie, tu ta grafika na dole. Macie promień, jest płomień, jest natura duszy rozpalana w ciele duchowym, no i pojawia się tutaj ładnie całe pole postaci. I w ten sposób mniej więcej prezentuje się, czy funkcjonuje ta całkowicie postać. No i w naszym wykresie jest to zobrazowane w następujący sposób. Najpierw jest dusza, z duszy następnie projekt, czyli konkretny wzór, pomysł na wcielenie zostaje wyposażony w niedokształcone ciało duchowe, zostaje wysłany po to, ażeby uformował ciało duchowe w porozumieniu z ciałem materialnym. Konsekwencji czego ciało duchowe nabiera kształtu ciała quasi materialnego, czyli ma swoją naturę duszy, to co podchodzi od duszy, oraz elementy materii. W konsekwencji czego możemy powiedzieć, że to co określane jest jako spirit, jako duch, to jest de facto promień duszy, czyli ta część duszy, która jest obecna w tym konkretnym wcieleniu, plus ciało duchowe. Ale jako że ten promień duszy, ta konkretna część duszy obecna we wcieleniu zawsze realizuje się za pośrednictwem ciała duchowego i tylko i wyłącznie to ciało duchowe pozwala jej pozostawać tutaj i się realizować, to duch używamy zamiennie z ciałem duchowym, bo w momencie, gdy ciało duchowe zakończy swoje istnienie, automatycznie promień duszy, czyli ta przekazana tu część, która przeżywa, która jest cały czas w łączności, jest jak takie światełko tutaj rzucone przez duszę na ten konkretne ciało duchowe, czyli taką pustą foremkę.
Ona w momencie, gdy foremka zanika, rozpada się, no to ten promień po prostu przestaje świecić w to miejsce, przestaje oświecać. Można to prostym eksperymentem zrobić, wziąć sobie żarówkę albo latarkę, postawić sobie przedmiot i zobaczyć cień rzucany. Jak zabierzecie przedmiot, cień tego przedmiotu zaniknie. I tu mamy analogiczną relację. Dlatego też mówimy, że duch i ciało duchowe używamy tych pojęć zamiennie. I w angielskiej nomenklaturze spirit zawsze rozumie się domyślnie z zawartością ciała duchowego czy wewnątrz ciała duchowego. Natomiast wy wielokrotnie zadawaliście pytanie, które było słuszne, dotyczące tego, jak się ma promień duszy, czyli ten projekt, ten koncept przeżycia w stosunku do ciała duchowego, jaka jest relacja między ciałem duchowym i ja, naszym konkretnym wcieleniem, konkretnym przeżyciem, naszą jaźnią pojmującą siebie jako to konkretne ciało materialne i to konkretne ciało duchowe u osób, które już do tego doszły. U części osób jest to postrzeganie siebie przez ciało materialne jako wcielenie, u innych przez ciało duchowe i materialne. Natomiast to dalej jest tylko i wyłącznie patrzenie z perspektywy wcielenia. A dusza pozostaje cały czas z nami w łączności. Ona ma cały ten zapas tych wcieleń, z których doświadczeń już wcześniej przeżytych możemy korzystać. Oczywiście nastręcza to rozliczne trudności i łatwe nie jest. Natomiast jest rzeczywiście w naszym zasięgu. Każdy z nas może z tego korzystać. I ku temu służą przeróżne techniki przekazywane w poszczególnych tradycjach. Niemniej, raz jeszcze powolutku. Trzyelementowe ciało. Dusza, czyli konglomerat wszelkiego rodzaju wiedzy, doświadczeń, mądrości, nasza właściwa natura, wszystkie nasze najprawdziwsze elementy tego, co składa się na to, kim jesteśmy, czym jesteśmy, i zarazem zbiór różnych wyobrażeń i odbić, tak jakby perspektyw na samego siebie, które są badane i uczone, rozpoznawane przez duszę. Krótko mówiąc, dusza widzi i wyobraża sobie różne siebie warianty i sprawdza, ile z nich, które są mu jej bliższe, a które są jej kompletnie obce i tak naprawdę nie są z nią zgodne. To jest dusza. Dusza jako konglomerat świadomości wszelkich wcześniejszych doświadczeń, wszystkich wcześniejszych przeżyć oraz tych, które będą dopiero przeżyte. Następnie oddelegowany zostaje duch, czyli spirit, który realizuje się, który jest, składa się z ciała duchowego i promienia duszy. Niemniej widzimy to, możemy spokojnie używać określenia ciała duchowe, bo ciało duchowe jest zawsze w posiadaniu tego konkretnego delegata, tego konkretnego projektu na nasze konkretne wcielenie. Niemniej pamiętajcie, że ciało duchowe jest realizatorem, jest głównym ciałem i w nim przeżywamy wcielenie, ale nie będzie uczciwym w stosunku do ciała materialnego, jeżeli nie obejmiemy go klamrą. Dlatego, że za wcielenie uznajemy ciało materialne i ciało duchowe. W momencie, kiedy żyjemy, to te dwa ciała pozwalają nam przeżywać plan materialny. Natomiast, co jest ważne, w momencie, kiedy ciało materialne obumiera, no czyli krótko mówiąc, następuje śmierć, nasze wcielenie nie kończy się automatycznie. Może, ale nie musi. Wówczas niejednokrotnie zdarza się, że samo ciało duchowe, jako to podstawowe, pełni funkcję nośnika, który przeżywa inne rzeczywistości, plany górne lub plany dolne, albo plany zewnętrzne. Przez plany górne mamy na myśli głównie krainy rajskie, głównie krainy przyjemne i dostatku i przesytu, zaś plany dolne są utożsamiane z krainami zaświatowymi lub z krainami stricte utożsamianymi z planami niedostatku, niedoboru i wychylenia po tej negatywnej stronie. A plany zewnętrzne są już dużo bardziej skomplikowaną materią związaną z geografią hermetyką, odnoszącą się do natury rzeczywistości, taką jak chociażby plan przyrody, nazywany czasami planem zwierząt, planem beastlandem, krainą dzikich zwierząt, lub mechanikusem, mechanusem, z którego pochodzą prawa matematyczne, koncepcje naukowe i tym podobne. Okej. W tym kontekście wcielenie to po pierwsze
nasze ciało duchowe, raz, inaczej duch z ciałem materialnym, a po śmierci ciała materialnego duch przeżywający w ciele duchowym dalsze doświadczenia do momentu zakończenia istnienia ciała duchowego. W momencie, gdy ciało duchowe ulega unicestwieniu, umiera, rozpuszcza się, kończy swoje funkcjonowanie, wówczas to promień duszy, czytaj ten duch, spirit, wszelka jego wiedza, wszelkie jego doświadczenia, a dokładnie wiedza płynąca z doświadczeń, wraca do duszy, stając się jej częścią. Stając się jej częścią w pełnym zakresie, czyli razem ze wszystkimi wnioskami, które przy okazji dusza i my w trakcie wcielenia przeżyliśmy. I mam nadzieję, że przy tym przedstawieniu graficznym jest to względnie zrozumiałe. I tak wiem, nie jest to proste w tym aspekcie, że pod pojęciem wcielenia ukrywa się zarówno w połączenie ciała duchowego i ciała materialnego jako wcielenie, ale również samo samodzielne ciało duchowe w momencie, kiedy ciało materialne umrze. Ale to jest dość oczywiste i już o tym rozmawialiśmy w wielu audycjach. W momencie, gdy ciało materialne kończy swój żywot, to jego quasi-materialny, czyli częściowo materialna część, którym jest ciało duchowe, dalej może pozwalać nam na realizowanie siebie jako wcielenia. Wcielenie kończy się dopiero wtedy, kiedy ciało duchowe zostaje porzucone, kończy swoją funkcjonalność. A kiedy ona kończy swoją funkcjonalność? Po tym, kiedy zadecydujemy lub kiedy zostanie za nas zadecydowane w niektórych szczególnych okolicznościach, patrz na przykład cyrografy i zobowiązania, że nasze doświadczanie w ramach tego konkretnego promienia duszy, w ramach tego konkretnego wcielenia się zakończyło. I teraz w ciele duchowym nasze wcielenie może wędrować do krain niebiańskich, przeżywając rozkosze i przyjemności, nagrody za, jak to się żartobliwie mówi, dobre życie. Może przeżywać również krainy podziemne, samemu decydując się często na niejako ukaranie się za pewne błędy czy za pewne przewinienia w stosunku do swojej własnej natury. Oczywiście nie musi tego robić, może po prostu zakończyć imprezę i się spakować i wrócić z powrotem do duszy. I to mam na myśli właśnie przez to, że wcielenie kończy się w momencie, gdy ciało duchowe przestaje funkcjonować. A celowo umieściłem ciało duchowe w takiej śmiesznej, chmurkowej formie, bo ona doskonale oddaje nam plastyczność tego ciała. Dlatego, że ciało duchowe będzie się zmieniać w zależności od tego, jaką formę przybierze. Czyli po śmierci to quasi-materialne ciało duchowe może przybierać nowe formy. W krainach, w planach niebiańskich może stać się jedną z form niebiańskich. Natomiast w krainach podziemnych, no tutaj jak wiadomo, może stać się jedną z tych form, które określamy czasami formami upadłych. Zamiarem mojej audycji jest to, żebyście zrozumieli, że w tej dzisiejszej audycji, w ramach rozjaśnienia, jest po prostu przedstawienie tego, że tutaj wnętrze naszego ciała duchowego, nasze ciało fizyczne jest opakowaniem, którym jest następnie ciało duchowe, a to, co jest właściwym jestestwem, jest wewnątrz tych dwóch. I to jest to, co nazywamy duszą, czy też konkretnym tym projektem, tym konkretnym przeżyciem wcieleniowym. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o poziom skomplikowania tego zagadnienia. Tutaj macie jeszcze raz pokazane ciało duchowe, skonstruowane, przygotowane na wzór przyszłego ciała fizycznego. Mamy duszę, z której zostaje oddelegowane światło, ten promień duszy, który oświetla centrum ciała duchowego, no i wytwarza tak jakby pole, tą całą aurę, w której mieszczą się nasze elementy pozafizyczne, pozacielesne, które cały czas występują wokół nas w momencie, gdy jesteśmy wcieleni w ciało fizyczne. Więc rozwiewając Wasze wątpliwości i Wasze pytania, które pojawiały się ostatnio w różnej formie,
Odpowiadam od razu, raz jeszcze, przypominając. Ciało duchowe, nasze wcielenie, jest ukochane i potrzebowane przez samą duszę, tak samo jak każda inna część tej duszy. Więc to nie jest tak, że ta dusza odrzuca, czy też posługuje się partykularnie, manipulując, czy rozmyślnie krzywdzi ciało duchowe, czyli nasze wcielenie, po to, a dokładnie krzywdzi nas w nasze wcielenie, w ciele fizycznym, materialnym i w ciele duchowym, po to, żeby więcej doświadczyć. To nie tak działa. W tej ilustracji mielibyśmy założenie, w którym to jest ciało fizyczne, do którego wchodzi ciało duchowe, a dusza to jest ten tutaj kolor żółty z różowym, który niejako jest źródłem tego ciała duchowego. No i w końcu powiedziałem, że najłatwiej będzie to zrozumieć na przykładzie terakotowej armii. Jeśli chodzi o terakotową armię, no to sama w sobie każda z tych terakotowych figurek jest pusta w środku. Są to puste pojemniki, które następnie są udekorowane i przybierają rozliczne formy poszczególnych osobników, jednostek. Natomiast co do natury, każda z nich jest bezkształtną figurką, pustą figurką, która dopiero w momencie, gdy jest napełniona jestestwem, takim jestestwem jak to ciało duchowe, które zostaje tutaj na tej ilustracji przygotowane od elementu, od czasu, kiedy jest quasi materialne, czyli ulotne i umowne, do momentu, gdy staje się już bardziej materialne, dopiero wtedy te ciała duchowe mogą wypełnić puste ciało materialne, pustą figurkę i wtedy ożywają. I zasadniczo koncepcja terakotowych wojowników, czy też ceramicznych wojowników, figurek zostawianych w grobowcach władców, to nie było za złożenie tylko i wyłącznie zastępczych ofiar postaci do pewnego etapu władców chowano z żywymi wojownikami, co było uznawane za barbarzyństwo, więc to zmieniono. To nie tylko o to chodziło. Chodzi o zrozumienie głębsze, które jest kompletnie pomijane w większości podręczników historycznych czy takich ogólnych opisów dotyczących Haniła czy właśnie terakotowej armii. Trzeba rozumieć, że nasi przodkowie doszli i pojęli różnicę pomiędzy tym, co jest jestestwem człowieka, co jest jego wnętrzem, a czym jest sam człowiek, czytaj ta nieśmiertelna wewnętrzna natura, dla której postanowili przygotowywać zastępcze ciała. Czyli w momencie, gdy władca odchodził na wieczny spoczynek, czy do swojego lepszego, nowego królestwa niematerialnego, to formowano mu ciało, z którego będzie mógł korzystać, ale również formowano nowe zastępcze ciała dla służby i wojowników, jego wiernych poddanych, którzy po swoim odejściu, po swojej śmierci wejdą w te nowe przygotowane ciała i staną się nową służbą, nowymi wojownikami. I dlatego te grobowce były wypełniane taką ilością figur, czy to jak w 1:1 rozmiarach ludzkich terakotowa armia, czy w umownych nośnikach, którymi były figurki Haniła. Z tej perspektywy, kończąc już nasz dzisiejszy wywód, chcę Wam po prostu pokazać, że to, co my nazywamy doświadczeniem człowieka, trójelementowym ciałem, to jest zestawienie, w wyniku którego konkretne wcielenie to ciało fizyczne i ciało duchowe, tu reprezentowane ciało fizyczne jako ten kościotrup, szkielet itd., ciało duchowe jest wnętrzem tego kościotrupa, tego szkieletu. To, co jest tutaj wokół, niejako reprezentuje pochodzenie od duszy, a postać w środku reprezentuje to konkretne odbicie duszy, które w tym konkretnym wcieleniu będzie przeżywać doświadczenie. I to tyle na dzisiejszy wieczór. Dziękuję Wam serdecznie. Jestem trochę zaniepokojony czatem, bo wygląda tak, jakbyście nie słyszeli to, co mówię, a ja gadam już od godziny i mam nadzieję, że to, co przez tą godzinę mówiłem, się nagrało i słyszeliście, co chciałem Wam przekazać, że nie gadałem sam do siebie przez ponad godzinę. Dziękuję Wam serdecznie.
Życzę Wam miłego wieczoru. Do usłyszenia, do zobaczenia. Widzimy się i słyszymy niedługo.